Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was w piątym odcinku Grzeszników, czyli modyfikacji do Gothica 2. Moi drodzy, nie uwierzycie, znalazłam lutnię. Więc teraz możemy wykonać jedno z zadań oczywiście. No i pewnie nie wiem, czy ktoś mi o tym pisał, czy nie, bo nagrywam te odcinki pod rząd w sumie wszystkie od tak naprawdę początku moda. Po prostu doszło do mnie, że ja mam zabić wszystkie te owce, a nie tylko jedną. Zaraz to zrobimy oczywiście pod osłoną nocy. Mamy aż dwa questy do zrobienia pod osłoną nocy. Ale przypomniało mi się, że zanim to zrobimy pod osłoną nocy, to odkryłam wcześniej, przechadzając się i szukając właśnie lutni przed odcinkiem, że tutaj nie otworzyłam jeszcze jednej skrzyni u magów. I ta skrzynka jest oto tutaj. Także zrobię sobie zapis, nie przejmujcie się odgłosami w tle, Demon sprząta. Dobra. Zrobiłam sobie, mam nadzieję, że na otwieraniu skrzynek. I teraz lecimy. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Aha, dobra. Dobra, to się wczytam. Dobra, to jeszcze raz. To było lewo, prawo, lewo, prawo. Mamy pieniążki. Nawet kartka nie była mi za bardzo potrzebna. W takim razie teraz przydałoby mi się łóżko. Tutaj łóżka chyba żadnego nie ma. Ewentualnie w tym drugim pomieszczeniu może być łóżko. Jest łóżko. To dobrze, w takim razie ja sobie zrobię kolejny zapis. I co, prześpię się do północy. Idziemy zabić wszystkie owce i potem zajmiemy się udarem. Ogólnie modyfikacja ma kilka zakończeń. O tym już wam chyba kiedyś wspominałam. Nie wiem, jakie uda nam się odblokować zakończenie. Nie wiem też, jakie są, także to tym bardziej taka tajemnica dla nas. Bodajże jakiś tam gościu na YouTubie nagrywał wszystkie zakończenia. Dobra, bo my musimy się zająć tymi owieczkami. Dobra, bo ta owca będzie chciała uciec. O nie, i ta uciekła. No. Dobra, fajna owca. Wróć do zagrody, jeżeli możesz. Na pewno nikt nie zauważy, że ją próbuje właśnie unicestwić. Latam z nią po całym obozie, ale nie, nikt tego raczej nie zauważy. Zostaw nasze owce w spokoju. No właśnie, dlatego musimy uważać, żeby nam nie uciekła z zagrody. To może tak. O Jezu, ja się nie zapisałam, powaga. Przed snem się zapisałam. No dobra, to jeszcze raz do północy. Nie rozumiem, co miało mi dać zapisywanie się przed snem, no ale dobra. No to jeszcze raz lecimy. Najpierw się zajmę tą, która w każdej chwili może uciec, bo widzieliście, że jest bardzo chętna do ucieczki, a ja nie pozwolę jej uciec. Nie wiem, która to teraz była. Chyba ta. Mamy to. No i ty nie zdążyłaś uciec. Dobra, mamy mięso. To się powinno już w takim razie ogarnąć. I teraz tak. Idziemy ogarnąć teraz sprawę z udarem. Dobra, dobra. Panie udarze. Teraz ty. Dobra. Wygląda na to, że muszę po prostu zagrać na lutni.
Okej. Nowy wpis. Zaklęcie zadziałało, udar utonął. Drell powinien się o tym dowiedzieć. Potem w nocy muszę pójść do siedziby magów i spotkać się tam z Golberem i jego kumplami. Dobra, oczywiście w nocy, no to tak czy siak... Hej. Nie ty. Aha. Czy najpierw idziemy do Drella, który aktualnie nie wiem w sumie gdzie przebywa. Nie wiem czy tam stoi, tam gdzie zawsze. Nie zwróciłam uwagi. A, i w ogóle u Drella chciałabym się nauczyć chyba więcej zręczności, bo wydaje mi się, że... No dobrze, nam to wyjdzie. Załatwione. Właśnie? Zadziałało? Dziwne, ale tak. No, widzisz? Przecież mówiłem. A ty... Nie! To bzdury, ty pijany draniu, Drell! Co robimy dalej? Teraz muszę się pojawić przy siedzibie magów na spotkaniu z Golbertem. Mam iść z tobą? Nie, pójdę sam. Dobrze, rób co uważasz za słuszne. Okej. Okay. Aha, czyli możemy też dla niego kupić odzież. Zręczności się poduczymy. Chcę być z... Plus 5. Niech będzie. Lepsze to niż nic. I w sumie sobie założę mój pierścień do zręczności. Mamy teraz całe 48 zręczności. To jest całkiem nieźle. Sprawdźmy, czy mogę jeszcze kogoś okraść. Z tych osób, których nie okradłam. Czyli na pewno będą to jacyś tam paladyni. Nie wiem, czy mogę ich w ogóle okraść, czy nie. Ale podejrzewam, że mogę. Tutaj był... A to rycerz. Tutaj stoisz. Nie, to też rycerz. Tamto chyba poszedł spać. Karolot. Z tobą nic. Ale idziemy tutaj do... Aha, dobra, w siedzibie magów. Na górze, na dole, na górze. Udar nie żyje. Tak, już o tym wiemy. Dobra robota. Dzięki. Teraz wyjawisz mi już swój plan? Teraz? To już jest nasz plan. Likwidując Udara, przybliżyłeś nas o krok do jego realizacji. Plan jest prosty. Musimy zabić 6 obrońców zamku, czy to strażników, czy też paladynów. W ten sposób opustoszeją 2 łodzie i tych akurat nam wtedy wystarczy. Udar był czwarty. Zostało jeszcze 2. Mhm. Czyżby paladyni nie zauważyli śmierci swoich braci? Są tak bardzo zajęci ratowaniem własnych tyłków, że nie zwracają na to uwagi. Tym bardziej, że do tej pory ginęli tylko tacy mniej ważni. Udar to pierwsza poważna ofiara. Okej. Okay. Wezmę ze sobą Drella. Dobra, weź go ze sobą. Mam nadzieję, że jest godny zaufania. Kto będzie następny? Następny będzie Tandor. Być może widziałeś go koło kuźni. Mhm. Na razie jednak zostaw go w spokoju. I jeszcze nie zdecydowaliśmy, w jaki sposób należy go załatwić. Okej. Co robimy dalej? Jaki jest plan? Teraz musimy przycichnąć. Zniknięcie Udara nie pozostanie niezauważone. Musimy udawać, że nie mamy o niczym pojęcia. Zamelduj się u Parsivala. Powiedz mu, że masz wszystkie narzędzia. Udawaj zdziwienie, jeśli zapyta o zniknięcie Udara. O ile w ogóle cię o to zapyta. Udawaj głupka, który wierzy, że paladyni zabiorą go ze sobą, jeśli będzie dla nich pracował. Gdy nadejdzie pora działania, powiadomimy cię o tym. Dobrze, tak zrobię. No. I nie myśl, że jesteś tu jedynym, który coś robi. Zaraz wysyłam z kolejnym zadaniem Daylona. Mhm. Okej, być może teraz będę mogła z nim rozmawiać normalnie. Tak czy siak, to wypadałoby teraz spróbować... Dobra, Daylon widzę, że poszedł.
O, proszę. Mam tu dla ciebie owcze mięso. Doskonale. Ryzykowałem dla twojego żołądka. Może warto mnie za to jakoś wynagrodzić. I nos cię wynagrodzi. No tak. Dzięki. Miło się z tobą robi interesy. Mówię poważnie, że Inos cię wynagrodzi. Mhm. Myślę, że możemy kupić naszemu... Pomogłeś. Okej, mam rabat. To teraz kupimy może zieloną. Chcę kupić zielone strój obywatel. Dobrze. Masz. Kupimy dla naszego kumpla. I tak mam dosyć złota. A za bardzo nic z tym nie zrobię. Także pójdziemy do niego. Jeszcze musimy iść do Parsivala za chwilę. Ale to już za moment. Zastanawiam się, gdzie można znaleźć klucz do tuneli, bo jeszcze tego mi się nie udało zrobić. Musiałabym się poprzechadzać po tych wieżach i pewnie go znajdę. Ale jeszcze tego nie robiłam, więc zobaczymy. Mogę ci, Dral, coś powiedzieć? O. Masz zielony. Przyniosłem ci czystą odzież. Proszę. To jeszcze lepiej. Dzięki, stary. Okej, czyli tak wygląda zielony. Dobra. Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, że pójdę do niego w nocy, no ale niech będzie. Nie widziałeś czasem Udara? Kogo? Kim jest ten Udar? To paladyn, który... Nieważne. Nie sądzę, abyś wiedział, gdzie zniknął. Nie wiem nawet, o kim mówisz. Tak, tak, oczywiście. Wykonałeś moje zadanie? Tak. Zaniosłem Golbertowi drewno i potrzebne narzędzia. To dobrze, bo mam dla ciebie kolejne zadanie. A proszę. Co mam zrobić? Delion, jeden z robotników, znalazł klucz do dawnych komnat magnatów. Chłopaczek, wiedziony ciekawością, postanowił sprawdzić, czy nie ma tam czasem czegoś cennego. Nie wiem, czemu Golbert pozwolił mu się oddalić. Teraz jest gdzieś w tych komnatach. Nie tylko nie pracuje, ale naraża nas wszystkich na niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co te pokoje mogą kryć. Znajdź go i przyprowadź do mnie. Chcę z nim poważnie porozmawiać. Czy to są te komnaty, o których myślę? Chyba tak. Zaraz tam pójdę, tylko się najpierw przekimam w łóżku. To są te komnaty, gdzie nie miałam klucza i to chyba teraz będzie otwarte. Ale na pewno nie chcę tam iść w nocy. Także pójdę tam rano. Jego czyny były sprawiedliwe. Przestraszyłam się ciebie. To te komnaty, prawda? Klucz do drzwi. Tak jak myślałam. Nie zasłużył sobie na to. Zaraz to ogarniemy. Teraz z nim pogadam. Nie sądziłam, że tu wpadnę. Jasna, cholera, się nie zapisałam, prawda? Tak, dokładnie się nie zapisałam, także szybko robimy akcję. Ty tam się weź zabij. Mhm. Masz to. Właśnie, pokaż mi towary jeszcze raz. Zielona odzież obywatela. Dziękuję. Teraz idziemy do tamtego, dam mu ubranko, to tamto. Jezu, jak ja mogłam być taka głupia i nie pomyśleć się nie zapisać? Nie rozumiem tego. Teraz muszę biegać w kółko. Bo oczywiście nie pomyślałam. Weszłam sobie na kratkę i no przecież to jest gotik. To było wiadomo, że to się zbaguje. Oczywiście na to wlazłam, bo mogłam. Masz czystą odzież, zielony strój obywatela, załatwione. Chyba zręczności jeszcze nie umiem, prawda? Naucz mnie plus 5. Tak to jest, jak nie ma się szybkich zapisów. Dobra, teraz idę do tamtego, się z nim spotkać, powiedzieć mu to i tamto, potem do tamtego. Jezu, jeszcze to blokujące mnie drzewo. No, dawaj. Jesteś na górze? Tak, jesteś na górze. To świetnie. Udar nie żyje, bla bla bla.
paladyni coś tam, prawda? Wezmę ze sobą Drala. Kto będzie następny? Co robimy dalej? Dobrze. Okej, koniec. W porządku, idziemy teraz do Parsivala i potem idziemy w Kimę. W sumie to już moglibyśmy iść w Kimę, ale wolę iść tam na górze. Już będę miała przy okazji tam blisko. Jak ja mogłam tak nie pomyśleć? Przecież tyle zdążyłam zrobić. Ty mnie zagadasz. Oczywiście, nie widziałam. Co mam zrobić? Tak, zaraz pójdę na górę. Tylko najpierw się prześpię. Dobra. Idziemy w łóżeczko. Robimy do rana spanko. Robimy zapis. Wow. Tori się zapisuje nagle. Niemożliwe. Żeby mi nic teraz nagle nie umknęło, bo widzę, że mój mózg jest piękny. Dobra, idziemy teraz do komnatki. Boże, ty mnie nie strasz znowu. Nagle mi ktoś na twarz wychodzi. Otwieramy. Tutaj jesteś ty. Zwój poproszę od razu, jak już tu weszłam. Czyli na tamtą kratkę nie wchodzimy. Kuferek to za chwilę, ty tutaj coś sprawdzasz. A przełącznik to za... Kolejna kartka z dziennika. To? Nie, to już czytaliśmy. Ach, notatka to w ogóle mnie nie interere. Kartka z dziennika. To też nie. To też nie. O, ten Herek mi się nie podoba. Jakiś dziwny jest, niepodobny do zwykłych zabójców. Rano słyszałem, jak sprzeczał się z Krukiem w sprawie Neka. Nie chciał go zabijać. Toros opowiadał, że raz tak przestraszył jednego kobacza, że ten od tego czasu boi się pojawiać w obozie. Jak on miał na imię? Coś na M? Nie pamiętam. Gildia powinna była przysłać kogoś innego. Czuję, że ten Herek w pewnym momencie i nam wbije nóż w plecy. Okej. No i co tam szukasz? Co tu robisz? Tak, ale zapewne wiesz, że Goldberg dał mi specjalne zadanie. Zapytam ponownie. Co tu robi? Goldberg powiedział wyraźnie, że mamy nie zwracać na siebie uwagi. Tak, ale zapewne wiesz, że Goldberg dał mi specjalne zadanie. Właśnie je wypełnia. Uważa, że w komnatach magnatów można znaleźć coś, co pozwoli załatwić dwóch pozostałych paladynów. Czyli co? Nie wiem, może jakąś recepturę na truciznę, albo potężny zwój magiczny. Nie wiem, co powinien znaleźć. W tym i problem. Jak tam poszukiwania? Nijak. Już kilka razy wszystko tu sprawdzałem, jednak nadal nie znalazłem nic interesującego. Może ci pomogę? Tak, twoja pomoc bardzo by mi się przydała. Powiedz mi, jeśli znajdziesz coś ciekawego. Czemu się nagle zmienił w zombiaka? Oh my god. Czy to jest jakiś żart? Znalazłeś go? Daylon nie żyje. Co? Jak to? Co się stało? Znalazłem go, gdy szukał rzeczy przydatnej w naszej sprawie. Rozmawialiśmy i przyłączyłem się do poszukiwań. Niebawem jednak Daylon zamienił się w zombie i zaatakował mnie. Musiałem go zabić, a przy ciele znalazłem ten oto pierścień. Ale go nie zabiłam. Pierścień? Całkiem możliwe, że to on stał się przyczyną jego przemiany. Nie rozumiem. Podejrzewam, że pierścień był wykorzystywany przez magnatów do usuwania niewygodnych im osób. Wręczasz komuś pierścień, on go zakłada, a rano jest już zmieniony w zombie. Dosyć wygodne. Dokładnie. Dawaj pierścień i leć do Parsivala, bo może on już cię zaczął szukać przez kogoś. Pogadasz z nim o waszych sprawach, a potem od razu spotkamy się ponownie. Rozumiesz? Ale rozumiesz, że go nie tak zabiłam. Czy on tu będzie hasał teraz? Błagam, weź człowieku, zniknij. Jak ja mam cię na pięści zabić, to przepraszam bardzo, ja tego nie zrobię.
Tak, on tu żyje. Muszę podejść niestety do ciebie. No chodź! Pomocy! Dobra, damy sobie jakąś radę. Ała. Ale mnie walnął, o matko. No tak, jeszcze niech mnie zabije. Ja nie mam żadnej broni. To jak ja mam sobie poradzić? Aha, ja zrobiłam zapis przed wejściem tam, rozumiem. Nie mam żadnej broni. Nie mam. Ja mam cię zabić. Dobrze by było, gdybyś ty się tam nadal zbagował, wiesz? No chodź! Dobra, coś ci tam spada życie, tylko mnie nie walnij. Dobra, postaram się ciebie jakoś... Ła, no gościu! Oklepuję cię! Dobra, zrobię sobie zapis jakiś taki. Przecież ja nie mam broni, jestem tylko nędznym człowieczkiem. Ała, no nie zdążyłam. Dobra, to może tak zrobimy. Chodź tu. Pomocy, panowie. Halo. A! Chodź tu. Nie, schowaj to piąchy. Otwieraj drzwi, otwieraj. Jezusie Maryjo, on jest za mną. Chodź tu. Pomocy, pomocy, pomóżcie mi. Halo, paladyn. Jest tu jakiś paladyn? Czy nagle wszyscy uciekli? Chodź tu. Parsival. Mam problem. No spadnij tu. Parsival, pomóż no. Dobra, zrobimy tak. Ja się zapiszę jeszcze raz tutaj. Może jak go uderzę, to mi pomogą. Ta, prędzej on mnie uderzy. No, pomaga mi ktoś? Widzę, że niezbyt. Dobra, mam pomysł. Chodź tu. O, tak, super. Parsival, pomóżesz mi, człowieku. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Alarm! Zabijcie go. Już po tobie, bydlaku. No i super. Dobra, w takim razie wrócę na górę. Trochę się teraz boję, bo nie wiem, okaże się, że nagle tam jest horda zombie, a nie tylko on przemieniony. Mam nadzieję, że tak się nie okaże, no ale teraz już się cykam. Ale tam na górę da się jeszcze wejść i tam ewidentnie coś jest, przebywa. Także chcę to mieć. Tam na pewno zostawiłam kufer. Dobra, mogę się zapisać już na luziku i możemy otwierać. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Super. Pierścień magicznego pancerza. Dobra, i teraz jeszcze mamy na górę możliwość wejścia z przeciwnej strony. Mam nadzieję, że tam na górze nie ma jakiegoś zombiaka. Błagam, proszę. Czy to jest wejście właśnie na tą najwyższą wieżę, gdzie chciałam się całe życie dostać? Halo? Jest tu ktoś? Ktoś tu przebywa? Nie za bardzo. Na szczęście. Kolejny kufer, ale to zaraz. Mamy wytrych, a nawet dwa. Szczotkę, złoto. Kolejną kartkę z tego, co widzę. Kawałek papieru tym razem. Kawałek papieru. O.
Zmieniają się czasy, zmieniają marzenia, zmieniają się i poglądy czasem. O zjawiska pod słońcem, o świt widzisz znów inaczej od nowa. Dobra, nie chcę się tego czytać. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, że tego nie przeczytałam. Nie, schowaj te pięści. Dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Super. Taka trochę średnia kombinacja. W sensie taka dosyć, bym powiedziała, problematyczna. A niewiele dropu. Znowu nie ta strona drabiny. Zapiszę się, jakby coś mi miało jednak na szczycie tej drabiny zeżreć. Wolę się, wiecie, ogarnąć. W sensie mierzyć siły na zamiary. Tutaj niczego nie ma? Złoto. Niemożliwe, że tu niczego nie ma. Są pojedyncze sztuki złota. Ale to jest ta najwyższa wieża właśnie. Nie wiem, gdzie mi to złoto złapało, ale dobra. A może tutaj znajdę ten klucz do tuneli. On miał być gdzieś tutaj w tej wieży, prawda? Klucz od drzwi tunelu. Mam to. Tak czułam, że to tutaj znajdę. Tam można sobie skoczyć, ale ja nie chcę skakać. Dobra, czyli schodzimy na dół. I teraz w sumie mamy wybór, wydaje mi się, bo teraz mamy prawdopodobnie właśnie możliwość różnorakiej ucieczki. Chodź tu, do kieszeni. Tu jest drabinka. Dobra, także pójdziemy najpierw do Parsivala, a potem pójdziemy... Nie wiem gdzie, muszę zobaczyć w notesie, w naszym dzienniku. Ale wydaje mi się, że pomału zbliżamy się do końca, bo już zdobyliśmy ten klucz do tuneli, a podobno tunelami mieliśmy uciec. Także no. Wydaje mi się, że też jednym rozwiązaniem było faktycznie ta pomoc orka, prawda? Ale no ja nie skorzystałam z niej. Wrobiłam orka. To mi tym bardziej jakoś tak dziwnie śmierdziało. Parsival. Ej, ty! Ktoś zabił nasze owce. Wiesz coś może na ten temat? Myślę, że ktoś z głodu. Uważasz, że ktoś zeżarł te owce? A my chcieliśmy je ofiarować kapłanom kultu i nosa w klasztorze. Im bardziej przydałyby się wasze miecze. Też prawda. Dobra, idź już. Daylon nie żyje. Co? Jak to się mogło stać? Chyba zbroja mu na łeb nie spadła, co? Nie wiem, jak do tego doszło. Gdy tam poszedłem, na podłodze leżał przegniły trup w ubraniu Daylona. Na Innosa. Jakież to potworne rzeczy dzieją się w tym zamku. Musimy się stąd wynosić jak najprędzej. Czy łodzi wystarczy dla wszystkich? Tak. Nie zamierzamy nikogo tu porzucać. Byłoby to nieludzkie. Mogę odejść? Oryk chciał porozmawiać z tobą o pewnej sprawie. Jeśli i mu pomożesz, to zrobisz kolejny krok ku temu, abym obdarzył cię swoim zaufaniem. Pośpiesz się, nie zmuszaj go, aby na ciebie czekał. Oryk, tak? No dobrze, to Oryk siedzi tutaj. Cześć, co chcesz ode mnie? Chciałeś mnie widzieć? Tak. Parsival powiedział, że udało ci się znaleźć w zamku drewno i narzędzia. Szczerze mówiąc, wątpiłem, czy to możliwe. Jednak jak widać, umiesz szukać.
Kogoś takiego mi teraz potrzeba. Dobrze. Co mam znaleźć? Kryształową statuetkę Inosa. Wow. Z tego co wiem, była jedną z pierwszych rzeczy dostarczonych w swoim czasie za bariery. Gdzie mam jej szukać? Zacznij od siedziby magnatów. Jeśli nadal jest w zamku, to na pewno tam. Jak w siedzibie magnatów, jak ja tam byłam i tam gówno było? Powinien był wiedzieć, dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz. Niczego tu nie znajdę. Przecież byłam w każdej siedzibie magnata. I co nagle ma się pojawić tak... nie wiem skąd. Trudno mi w to uwierzyć. Gościu chce ode mnie jakąś statuetkę. Przecież niczego nowego. A skąd ja ci to człowieku mam wziąć? Tak mi się właśnie wydawałam już, w co wierzyć. Jak ja każdy kufer obgrabiłam i wszystko. Doszło do mnie to i no gościu to już chce ode mnie naprawdę niemożliwego chyba, bo... bez przesady. Przeszukałam każde pomieszczenie, każdy kufer. No po prostu to jest niemożliwe. Gdzie ja ci to człowieku znajdę? Statuetka pana. Oryk chce, abym odnalazła jego kryształową statuetkę Inosa. Powinienem jej szukać w dawnej siedzibie magnatów. No to magnaci tutaj siedzieli, przepraszam bardzo. Ale ja te wszystkie kufry już dawno pootwierałam. Już tu byłam milion razy. Chyba, że jest gdzieś jakiś przełącznik na ścianie. Tam zaraz może pójdę z powrotem na tą górę, no przecież bez przesady. Nagle się zrespiła. Okej, czy ty jesteś krukiem? Nareszcie. Tak długo musiałem czekać, zanim pojawił się człowiek, Arto, którego mogę poprosić o pomoc. Najnosa! Jesteś duchem! To prawda. Ale nie musisz się mnie obawiać. Jestem pewien, że do tej pory miałeś już do czynienia z duchami i magią. Tak, miałem. Jednak to spotkanie jest dla mnie nieoczekiwane. Życie jest pełne niespodzianek. Ale dość już o tym. Mam do ciebie prośbę. Okej. Jaką? Długo obserwowałem to, co działo się w Górniczej Dolinie. Wiem o potopie i o tym, że paladyni zamierzają dać stąd nogę. A co najciekawsze, wiem, że ty i twoi kompani chcecie ukraść im łodzie. Oraz to, że chcesz uciec stąd wraz z innym skazańcem, Hugo. Paladyni nie zabiorą nas ze sobą. Nie zamierzam tu zdychać. Nie musisz się tłumaczyć. Wręcz przeciwnie. To wszystko jest mi na rękę. Nie wiem, czym on się... Jeśli uda się wam stąd wydostać, istnieje szansa, że dotrzecie też do klasztoru Inosa. Chcę, żebyś pomógł uciec także mi. Jak mam ci w tym pomóc niby? Jak ja mogę ci w tym pomóc? Można wierzyć we wszystko. Po prostu zabierz mnie ze sobą. Jak sobie to wyobrażasz? Mam cię włożyć do kieszeni? Nie może tak dalej. Powrócę do tej statuetki. A ty, gdy będziesz uciekał, nie zapomnisz jej zabrać ze sobą. Odnajdziesz świątynię Inosa. Tam oddasz statuetkę magowi ognia i powiesz, że potrzebuje odpuszczenia grzechów i win. To jedyny sposób, aby zdjąć ze mnie klątwę, która trzyma mnie na granicy dwóch światów. Nie może tak dalej być. Tak, ale tej statuetki poszukuje także Oryk. Powiedz mu, że jej po prostu nie odnalazłeś. Nie widział jej, a przecież tyle razy na nią spoglądał. Czemu więc ja ją zobaczyłem? Bo taka była moja wola. To jest moje więzienie. Niedawno nauczyłem się je opuszczać i w pewien sposób je kontrolować. Choć odbiera mi to wiele energii. Mhm. Co? Takiego zrobiłeś za życia. Jestem Arthur, jeden z dawnych magnatów ze starego obozu.
Popełniłem wiele złych uczynków i przestępstw. A najważniejsze z nich to zamordowanie z zimną krwią 5 magów ognia. Właśnie za to Innos nałożył na mnie klątwę. Zdaję sobie sprawę ze swych grzechów, ale każda dusza ma prawo odzyskać kiedyś spokój. Przebywanie w tym świecie jest dla mnie nieustanną męką. Dobra, pomogę ci. Dobrze. Pomogę ci. Doskonale. Pamiętaj jednak, aby nikomu nie pokazywać tej statuetki. Mhm. Jezu, dlaczego te duchy zawsze muszą krzyczeć? W ogóle co tutaj się dzieje? Kurczę, duchy, zombie, o co tu chodzi? No w sumie grzesznicy, no dobra, no. Garant nie, Orik. Jeśli chodzi o statuetkę... Znalazłeś ją? Nie. Nie, nic nie znalazłem. Nie dziwi mnie to. Szkoda, że nie udało się nam jej odzyskać. To symbol naszego pana. Nic na to nie poradzę. Jesteś wolny. Zapewne Parsival już wydał ci szereg nowych poleceń. On to potrafi. Co chcesz? Segreguję jej skrzynię. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Tak. Które nie wyrzucaj mi tam na ten gnojnik ze ślinki. Czemu? Bo tam się nie rzuca resztek pokarmów. Powinien powiedzieć, gdzie. Taki zbierz. Skąd ty to znowu? Odpadł ze ślinki. No, wyrzucaj do tego czarnego. Aha, dobra. Tam też już wyrzuciła z tego chyba. Pojemnika, tam były te folia, plastik. Gdzie? Po maśle, opakowanie. Jakim cudem? No bo to było pewnie w tym pojemniku niebieskim. No bo mama tak wrzuca, no. Ja to ostatnio przebierałem. Tam też się wrzuca resztki tak do tego pojemnika, nie? Jak stale rzadko, no. Nie wolno takie rzeczy tam. No co tam się wrzuca wreszcie, bo ja nie wiem. No gnojnik to jest dla mnie, wyrzucasz resztki. Nie jest gnojnik. To co to jest? Kompostownik, to jest różnica. A ja nie... To się wrzucało wszystko po kolei. No. A tam się rzuca na przykład trawę, gałęzie, liście, obierki z różnych tych, ale nie resztki jedzenia. Dobrze, to będę wiedzieć. Jak jesz na przykład coś, zostały ci ziemniaki czy trochę zupy, to tam też się wlewa, nie? Do tego, no bo gdzie to wrzucać? No. Do tego pojemnika. Tego z tego pojemnika to tam nie wyrzucajcie. Chyba, że masz na przykład obierasz ziemniaki, o. Masz świeże... Czy ogórka, czy takie rzeczy, ale osobno go bierzesz, to tak. Dobra. I odśniki też tak. Dobra. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Dobra, to zrobiliśmy. W ogóle powinnam kończyć odcinek, ale to za chwilę. Teraz tak, co ja potrzebuję zrobić? Parsival mi wreszcie coś powiedział, czy nie? Hej! Chcesz coś ode mnie? Nie chcesz nic ode mnie. Dobra, bo ja coś teraz miałam zrobić i chyba mam wybór. Nie trzeba, nie więcej kłopotów. Mam nowy poziom, można by było sobie znowu dać zręczność. Przebaczenie, to wiadomo. Wybacz mi, panie. Ach, to się chyba aż popsuło. Została nam tylko ucieczka z Hugo. No to co? Chyba uciekamy. Wszystko jest możliwe. Idę, że znalazłam kluczyk. O, to ty. Dral. Aha, czyli to muszę Hugo powiedzieć. Dobra. A gdzie jest Hugo? Przepraszam bardzo. On się gdzieś tu kręci w ogóle. Ja go nie potrafię nigdy zlokalizować. Dobra, Hugo, gdzie ty siedzisz? Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie, to już nic. A, tu stoisz. A z tobą coś mogę jeszcze? Przykro mi z powodu śmierci Daylona. Jego śmierć nie była darowna. Bowiem teraz mamy ten pierścień. Łodzie są prawie gotowe, więc i czasu nam zostało niewiele. Dlatego musimy jak najszybciej
zabić Akina i Tandora. Jak to zrobił? Od czasu do czasu Tandor nakłada pewien pierścień. To chyba dla niego ważne, a dla nas na rękę. Tandor trzyma ten pierścień w swojej skrzyni na piętrze, w koszarku. Musisz zamienić pierścień. Gdy je zamienisz, poinformuj mnie o tym, a ja niby przypadkiem poproszę Tandora, aby mi go pokazał. Jeśli chodzi o Akina, to trzeba będzie użyć miecza. Pokłócił się z Parsivalem i teraz unika paladyna. Nocami siedzi pomiędzy siedzibą magów, a dawną siedzibą magnatów. No i jak ja mam go zabić? Ma niezły pancerz i wcale nie gorszą broń. To prawda, to niebezpieczne. Ale czasu na rozmyślanie nad tym nie ma. Poproś o pomoc Draala. We dwóch będzie wam łatwiej. No i pogadaj z Skiletem. Powiedz mu, że to ja cię przysyłam. Powinien mieć coś dla was z wyposażeniem. Dobra, i tak nie mam innego wyjścia. Życzę wam powodzenia. Szczerze mówiąc, wolę uciec z Hugo. Znalazłem klucz do tłumu. Dobra robota. Nie inaczej. Jak tam przygotowanie? Nijak. Ten głupek Christopher stale tam sterczy. Nie ma jak podejść nawet do tej drabiny. Przekonaj go, żeby zniknął. Myślę, że ty się z nim prędzej dogadasz. Co? Czemu ja? Bo też jesteś głupkiem. No, ale się nie obrażaj. To tak po przyjacielsku powiedziałem. Dobra, nie gniewam się. Dobrze, widzę, że masz poczucie humoru. Czasem tylko ono ratuje człowieka przed szaleństwem. Dobra, do rzeczy. Pozbądź się Christophera z posterunku. Nieważne w jaki sposób. Oszukaj, okłam, spi, wszystko jedno. Coś wymyślę. No i podejrzewam, że tutaj przydałaby się retoryka. Mogę się jej nauczyć u samego jego po prostu. Plus 10, bo przecież mam punkty nauki. Ale za 10 punktów to ja raczej go nie przekonam, żeby stamtąd zniknął. Wolę uciec tunelami. Wydaje mi się to jakieś takie, nie wiem, wszystko robimy tak bardziej po swojemu, a nie. Nie wiem już, w co wierzyć. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Trudno być tego pewnym. W zamku jest ork. To na pewno szpieg albo zwiadowca. Załatw go, a Parsival na pewno cię wynagrodzi. Nie zasłużył sobie. To wie, może nawet zostaniesz paladynem. Powiedz tylko, gdzie on jest, a zaraz wyślę go do Beliara. Jest już martwy. Dzięki za informację. Już jest trupem. Dobra. Ty uciekłeś z Draalem, mam pogadać, czy tylko z Hugo? Nie, idziemy do Hugo. Tamten debil poleciał, mimo że ten ork to już dawno gryzie ziemię. W sumie, bo zabili go już rycerze. Ale to inna sprawa. Mam wrażenie, że uda nam się dzisiaj uciec i... nie wiem, skończymy tego moda czy coś. Hugo. Udało mi się. Christopher już nie stanowi problemu. Świetna robota. Możemy stąd spadać natychmiast. Cenna jest każda minuta. To jak? Poczekaj, zawołam Draala. Nie ma na to czasu. Musimy się też najpierw upewnić, że z tunelami jest wszystko w porządku. Potem wrócimy i zabierze ze sobą swoich kumpli. Dobra, idziemy. Będę tuż za tobą. Wspaniale. Ruszamy. Aha, czyli najpierw musimy zwiedzić tunele, a później dopiero nimi uciec. Czyli w sumie odkrywamy wyjście, czy w ogóle ono jakiekolwiek istnieje. Jeżeli on sam nie widzi, to nie mogę. No okej. Nie rozumiem. Myślę, że mogę nagrywać w sumie do końca i najwyżej sobie podzielę ten film na pół. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Draal zaczeka. Tak. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No i w tym miejscu, mój przyjacielu, twoje przygody dobiegły końca. Bez obaw. Resztki ciała twojego koleżki Draala będą leżeć 5 metrów od ciebie, żeby ci nie było nudno. Wiem, że jesteś teraz bardzo zły, a w głowie kłębi się mnóstwo pytań. W dwóch słowach. Paladyni obiecali mi miejsce w Łodzi w zamian za klucz oraz informację, kto jest zamieszany w sprawę buntu. Ja pierdolę. Golbert i jego ludzie już niedługo nie będą chodzić po tej grzesznej ziemi. A wszystko dlatego, że zaufałeś mnie, byłemu skazańcowi.
Dość! Zdrajcy powinni być ukarani, ale wyrok może zapaść na mocy decyzji wymiaru sprawiedliwości, a nie skazańców! Szczerze mówiąc, nie oczekiwałem czegoś takiego po tobie. Musiały pojawić się problemy. To przecież... Spoczywaj w pokoju, czyli tak, prawdą jest, że w dwóch przypadkach możemy zginąć. Witamy w świecie grzeszników, duchu. Aha, dobra. To fajna gierka. Mam pomysł. Ale się po drodze oczywiście nie zapisałam. Moi drodzy, w taki oto sposób skończyliśmy modyfikację i mamy... Faktycznie jesteśmy grzesznikiem. Także fajnie. Nie sądziłam, że takie coś się wydarzy. Podejrzewam, że aktualnie jedyne zakończenie, gdzie byśmy nie zginęli, to jednak było to z orkiem i niepotrzebnie go wydałam. Tak czy siak w ogóle nie rozumiem, dlaczego paladyni byli źli. Przecież sami mogli uciec przez tunel. Nie musieli wtedy budować łodzi, tylko też tunelem spróbować, najzwyczajniej w świecie i już. Także fajnie. Zastanawiam się, czy pokazać wam też inne zakończenia, bo to jest jedno prawdopodobnie właśnie z trzech zakończeń. Z tego co czytałam, w dwóch giniemy i jesteśmy tak jakby grzesznikiem, a w trzecim zakończeniu udaje nam się uciec. Jest to dopiero prolog, tak naprawdę podobno. Też, w sumie nawet jak tutaj mamy świat prolog, jest tak nazwany. No cóż, nie wiem, także myślę, że na tym zakończymy tą serię. Nie udało mi się nie być grzesznikiem i chyba grzesznikiem... Nie wiem, tutaj chyba za każdym razem można być grzesznikiem. Także dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeszcze nie wiem, jaka będzie kolejna. Mam na oku jedną, a nawet w sumie dwie modyfikacje, także się zastanowię. Dziękuję wam za oglądanie. Kurde, ale to zakończenie było głupie. Cześć.